Witam Was na kanale Robert West Digging in UK. W kolejny mroźny poranek wracam na swoje pola. Zaczynam od tego, gdzie ostatnio wpadły trzy hamerki. To był dzień. A potem kieruję się w miejsce, gdzie wyszły średniowieczne tokeny i kilka innych monetek, bo tamto pole zostało nieprzeszukane. To z tymi hamerkami niestety zaczyna już naprawdę cichnąć. Jest zrobione całkiem dokładnie. Także teraz będę musiał zacząć je robić pod innym kątem. Czyli tak jak sobie przeszedłem wszerz, to teraz będę musiał przejść wzdłuż, ale to dużo czasu. Najpierw sprawdzę sobie inne pola. Mam nadzieję, że coś ciekawego dzisiaj wpadnie. Zresztą za chwilę zobaczycie. Widzimy się przy pierwszym dołku. Hej! To pierwszy dołek, bardzo obiecujący sygnał. 67. Co my tu mamy? Kawałek jakiejś blaszki. Coś od czegoś. Patynie wygląda trochę staro, ale ocenimy to po wyczyszczeniu. Tutaj taki sygnał nie do pomylenia, 92. Z tych sygnałów w większości właśnie mam monety. No to drugi dołek. Pierwszy muniak dzisiaj. Niestety większość nieczytelne, ale pierwsza monetka zaliczona. Tu mamy polną anakondę. Dobrze, że jadłem śniadanie, bo inaczej musiałbym się wspomóc białkami. I Alan Starski pozdrawiam. O, to zobacz, druga. Także głodny bym nie chodził. A z następnego dołka wyłania się kulka muszkietowa. Tu ładny sygnał, 62. Więc weźmiemy go na żywo. Mało kolorków tu już dziś zostało. Zaczynam od tej części, gdzie ostatnio wpadła Elżbietka. Miewając cichą nadzieję, że jeszcze coś padnie. Trochę się rozjeżdża, guzik albo spłonka pewnie. Oj, koło łopaty, wykrywacz koło łopaty. A więc zobaczmy, co to było. Jest gdzieś w tej grudce. I tu. Tu. O. Już widzę chyba. Był to kawałek, w sumie nie wiem czego, jakiegoś nita chyba, albo coś. Wygląda na amelinium, także nic ciekawego. Nic, lecę dalej. Tutaj taki mały sygnał, najpierw się przełamał, prawym go przeszedł, a ja mówię, domacham sobie, spunktuję. Jest pierwszy guzik dzisiaj. Wygląda na to, że łóżko będzie całe, był nawet pozłacany. Także coś tu jednak jeszcze zostawiłem. Tutaj w sumie nie wiem jeszcze co. Ty widzicie, wygląda to na rant. Sygnał setka, ale taki duch. Mówię, nie, to nie będzie śmieć oszukiwał. Trzeba to znaleźć i wykopać. Jest to moniak. A jaki? O! O kurde, czyżby? Wygląda mi to, bardzo przypomina. Po grubości trochę rzyma. Zobaczcie. Tu właśnie, tu ostatnio mi wyszedł ten gruby rzym. Zobaczmy, czy będzie coś tu na nim widać. Coś tu jest. Ale nie chcę go załatwić. Ale bez spodni się chyba nie obejdzie. Jest zbyt wytarty. Ale wy już widzicie tutaj na miniaturce, co to jest. Ja dojdę do tego w domu, co to było, o ile zachowało się coś, co pozwala na identyfikację, ale kurde, no siedziała sobie głęboko. I tutaj z takiego dość słabego sygnału
Widzę, że mam jakąś fajną plombę. A tak po literkach widzę Paul's Foods, czyli coś współczesnego niestety. Ale kolejny fan dzisiaj. No i tu już widzę, że wśród śmieci udało mi się trafić fanta. Zszedłem z tamtego pola, jestem na tym najdłuższym. Z tego dołka. Kluczyk do zegarka. Fajny, nie, sobie nie widać, taki prosty. Ale fajny fant, już bardzo dawno żadnego nie miałem. Już nie pamiętam nawet kiedy. Także kolejny do kolekcji. Chyba jednak trzeba mieć cierpliwość do tego pola. Tutaj kolejny dołek. Z początku sygnał taki słaby, niezbyt do kopania. Po dopunktowaniu się zrobił fajny. Jest kolejny naparstek. Jeden niedawno. Teraz następny, niestety taki już pług zrobił z nim swoje. Ale jednak coś na tym polu jest. Pole jest najgorsze pod jednym względem. Jest na nim najwięcej kolorowych śmieci. Takie dobre sygnały, kopiesz, kopiesz. O, blaszka. Jakiś pierdok, jakieś kawałki zamków od drzwi. Strasznie dużo tego. Ale nic. Zobaczę, spędzę tutaj z godzinkę dzisiaj. Zobaczymy. Może coś fajnego wpadnie. Tu jest sygnał inny niż wszystkie dzisiaj. 52. I co mamy z tego sygnału? Guziora. Typowy arseniak. Nadłamany. Ale jak są arseniaki, to będą też inne fanty. No i po kilku śmieciach znów jest coś okrągłego. Zobaczmy, co to będzie. Już widzę. Talarus hubertus. Dzisiejszy dzień nie jest łaskawy. Odkąd zszedłem z tamtego pola, to już nic ciekawego nie wpada. Znaczy, nie licząc tego naparstka i kluczyka do zegarka. Ale się nie poddaje. Już się śmiałem, sygnał na monetkę, ale monetki nie będzie. Ale jednak jest jakiś cienki moniak. Niestety nie widzę dokładnie, co to jest. Ale po tym, co widzę tutaj, śmiem twierdzić, że coś bliżej współczesności. Na chwilę obecną nic więcej o tym nie powiem. Spróbuję go trochę doczyścić. Może coś będzie widać, ale zarys tego popiersia to będzie jakiś George VI albo Elżbietka. Nie wiem, na razie to praktycznie nic na tym nie widać. A wy widzicie tu na miniaturce. Kolejne krągłe z dołka. Teraz zgięta. Pytanie, czy była to guzik, czy był to guzik, czy monetka? Wygląda na to, że monetka. Jednak trochę tego na tym polu jest. Trzeba się za tym nachodzić. Mówię, wyciągam tego śmiecia i zmieniam pole. A to wygląda na jakieś kółko. Ale niestety. Jakaś połamana stara podkładka. A kurde. Nie, zmieniam pole. Nie mam dziś cierpliwości na kopanie samych takich kolorowych śmieci, bo tego tu jest masa. Sygnał bardzo dobry, a pink, śmieć, kawałek zamka od drzwi na przykład. Tu chyba jakiś kawałek blachy. Ta. Niestety tylko blacha. Coś z fantami coraz rzadziej się dzisiaj robi. Po raz kolejny zmieniłem pole. Teraz na to, gdzie ostatnio wyszedł denar. Pierwszy sygnał mówi, jakaś blacha będzie. Tu myk, monetka. Co to jest? Wytarty miedziak. Trzeci dołek na tym polu, w drugim był śmieć. Następny miedziak. Kurde, miedziaków tu jest aż tyle. Się pytam, gdzie są te sreberka.